Dobra, dobra. Widzowie. Laski, kupita. Już jestem tutaj. Tu jest kupita. A ja chcę się porozmawiać delikatnie. Ciebie nie widać. O kurwa, przyprawię się. A teraz kamerę. Na siebie. Dokładnie sobie. Kurwa, nie słyszymy. Bo przynajmniej będę widział siebie, a ja lubię siebie widzieć w kamerze. Ale ty słyszysz kolowiec i nie powiedziałeś. Ej, ja podałam swojego Insta tak dla Beki i dostałam 100%. Słuchajcie, tak, słuchajcie, wiem, wszyscy piszecie o jednym. Tak, tak, jest tutaj już jakiś czas tam mój tata, rozmawia z panem Jackiem. Nie wiem oczywiście, czy wiecie, kim jest pan Jacek, ale to też jest nieważne. Z jakim panem Jackiem? To, nieważne, nieważne, oni będą wiedzieć. No ja rozmawiałem z panem Jackiem, czy będzie chciał wystąpić przed kamerami, czy będzie chciał coś powiedzieć. I definitywnie mówił, że nie. Więc ciężko, co nie? Możecie się bardziej nacieszyć z widokiem tym i tyle, no. Woj Denisa Łucnika. Nie wiem, gdzie jest Denis. Mogę ewentualnie poprosić jeszcze raz pana Jacka, że bardzo naciska czat za chwilę, ale to wątpię, żeby się zgodził, więc no mogę spytać tylko, no ale wątpię, nie? Ja nie jestem pewny w ogóle, czy on wie, że jest przed kamerą, bo tam jest kuchnia. Ja mówię mu, że w kuchni nie ma kamer. On stoi obok kuchni, ale nieważne. Ogólnie może tylko wam powiem troszeczkę w ogóle, jakim cudem pan Jacek się tutaj pojawił. No mała część w ogóle ludzi z was wie, że ja się bardzo lubiłem z Mateuszem. Nie będę mówił tutaj, że łączyła nas przyjaźń, ale na pewno byłem mu najbliższą osobą z Freak Fightów i na przykład jak robiłem Trans TV, no to mam całą korespondencję z Mateuszem. Mateusz miał to robić ze mną. Niekoniecznie Trans TV, ale miał ze mną być w Tajlandii, miał polecieć w Tajlandii, ale chyba się troszeczkę... coś tam się spierdoliło, no bo miał wygrać z bombą, a przegrał i dlatego nie przyleciał, no. Mateusz się dobrze zna z moją mamą, z moimi rodzicami. Czasami rozmawiał sobie prywatnie z moją mamą przez telefon. Prywatnie rozmawiali sobie na żywo, więc można powiedzieć, że byłem takim najlepszym kolegą Mateusza po prostu z Freak Fightów. No i on to też podkreślał na wywiadach, że najbardziej szanuje i wyłącznie tylko mnie i Denisa Załęckiego. Wy wiele o mojej prywatności nie wiecie, ponieważ ja z mojej prywatności, nie rzadko wstawiam jakieś Insta story, a nie pokazuję żadnej prywatności, na przykład będąc, nie wiem, tydzień na wczasach, no to swoją córkę, z córką pokazałem ją tylko raz. Więc wy mojej prywatności nie znacie, ja nie za bardzo się uzewnętrzę. Jakiego Denisa? Załęckiego. Dobra. Tak, jest. Słuchajcie, mogę iść i spróbować namówić pana Jacka. Na wywiad. Skoro chcecie, to mogę iść. Kulturalnie zapytam. Nie będę go oczywiście do niczego zmuszał, nie? Nie? Znaczy, no nie muszę namawiać, mogę go po prostu zapytać. Nie, na pewno nie byłbym nachalny. Ja bardzo szanuję pana Jacka. Nigdy, jak przejrzycie całą moją karierę, nie powiedziałem na niego złego słowa. W jego karierze za złe mam mu tylko jedną rzecz, ale rozmawiając z nim prywatnie nawet mu tą rzecz powiedziałem, nie jest to rzecz kłócąca się mnie. Ale w ogóle wypadałoby, żebym mu nawet powiedział, że w ogólnie pan Jacek nawet nie ogarnia, co to jest Twitch, jak z nim rozmawiałem. Ale mówię mu, że w kuchni nie ma kamery. Ja nie jestem pewny, czy on w ogóle wie, że wyszedł nagle przed kamerę. A skoro już wyszedł, to jak część z was chce, to mogę go oczywiście zapytać. Dobra, idę, namawiać go nie będę, bo ja już go wcześniej pytałem, czy byłaby opcja wystąpienia przed kamerami, to mi odmówił. No ale kurde, trochę jest mi głupio iść teraz powiedzieć. Właśnie nie wiem, czy on wie o tym, kurwa, no. W ogóle ten koleś obok jest mój tata. I pan Jacek nie wie, co to jest Twitch. Dobra, ja idę porozmawiać chwilę z panem Jackiem. Tylko wezmę kawę, bo właśnie zastąpiłem. Ja pytam, to jest pierwsza szansa. Jak byś mówił, że są na tej powite 15 lat, czy cię mnie tak wyzywały, że ja cię wyjechała? Serio, 15 lat. My byliśmy na umecie, ale oni się nie łączyli, bo to było szybko, bo się wyzywały. Bo wtedy przyszedł. Ta osoba z rzędu mówi, że ona jest dziwka. Bo zazdrości. Tak, i jak teraz to